Buenos dias, witam Cię serdecznie. Dziś pokażę Ci, jak stworzyć idealny plan podróży po Majorce, jak połączyć zwiedzane miejsca, tak aby logistycznie było to najbardziej efektywne i ekonomiczne z punktu widzenia zakupu paliwa oczywiście. Więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, co mamy najciekawszego do zobaczenia na Majorce. Palma de Mallorca z katedrą Le Se na czele, numer 1. Numer 2, Soler wraz z Port de Soler. Numer 3, Valldemossa z wioską, w której mieszkał i tworzył Fryderyk Chopin. Numer 4, Deia, czyli wioska artystów i pisarzy. Numer 5, Fornolte, czyli najpiękniejsza miejscowość w całej Hiszpanii. Numer 6, Porto Cristo z jaskinią Caves de Zdrach na czele. Numer 7, Alcudia i Formentor. Numer 8, małe plaże na wschodnim wybrzeżu, czyli okolice Calador, Calamandia i Calanguila. Numer 9, czyli Sacalobra. I numer 10, czyli Palma Nova wraz z Magaluf, jako imprezowa stolica Majorki. Spróbujmy teraz podzielić to na 3 dni zwiedzania. Dlaczego 3 dni, a może 4? Zaraz sprawdzimy, bo według mnie jest to najbardziej optymalna ilość, biorąc pod uwagę fakt, iż większość osób przybywa na Majorkę na 7-dniowe pobyty. Mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Pamiętaj, aby po obejrzeniu zostawić komentarz, łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, oczywiście jeśli film Ci się spodoba. A pamiętaj o dzwoneczku, dzięki niemu będziesz na zawsze na bieżąco z moimi filmami na YouTube. A jak stworzyć odpowiedni plan zwiedzania Majorki? Jak wspomniałem, będziemy kierować się logistyką, wyjeżdżając z Palmy. Możesz spytać, dlaczego z Palmy? Ponieważ wszystkie drogi z Majorki krzyżują się w Palmie. Kierujemy się więc na północ, jadąc w kierunku pasma górskiego Sierra de Tramuntana i dojeżdżamy do Valldemossy, czyli górskiego miasteczka, w którym 2 lata spędził Fryderyk Chopin. Miasteczko jest epicko położone na zboczu góry, co dodaje mu uroku. Już przy wjeździe znajdziecie parking, a do samego zakonu zaprowadzą Was kamienne uliczki i drogowskazy. Maszerując około 10 minut, mamy wrażenie, że czas w Valldemossie się zatrzymał. W samym centrum miasteczka znajduje się klasztor, w którym to przez 2 lata mieszkał Fryderyk Chopin wraz ze swoją partnerką George Sand oraz jej dziećmi. Zaraz za klasztorem znajduje się piękny ogród, którym warto chwilkę pospacerować, a w samym klasztorze znajduje się Muzeum Fryderyka Chopina. Valldemossa to idealne miejsce na krótki przystanek na mapie zwiedzania Majorki. Ruszamy więc dalej, w kierunku północnym, by po kilkunastu kilometrach przemierzania krętych dróg dotrzeć do Solé. Solé to region oraz miasto o tej samej nazwie, które słyną z pomarańczy, które noszą tą samą nazwę. Jeśli trafisz, to w okresie zbiorów sam się przekonasz, ponieważ te pomarańcze mają odmienny smak od tych, których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Samo Solé, oprócz katedry na placu głównym, nie kryje w sobie wiele więcej, lecz warto tu zaparkować auto i kupić bilet na zabytkowy tramwaj, który zawiezie Was do Port de Solé, czyli jak sama nazwa mówi, miasteczka portowego, które od wielu lat pełni rolę letniego kurortu na północnym wybrzeżu Majorki. Zatoczka jest epicko położona, wejście do portu od strony morza jest osłonięte, co sprawia, że na plaży nie ma kompletnie fal. Wieczorem, po zachodzie słońca, miasteczko zaczyna tętnić nocnym życiem. Największą atrakcją tego miejsca jest zabytkowy tramwaj, który przejażdżka powinna być na liście Waszych must have do zwiedzenia na Majorce. Ok, wracamy więc wspomnianym tramwajem do Solé i ruszamy dalej, wykorzystając drogi przecinające pasmo górskie Sierra di Tramuntana, dostać się do Dei. Deia to miejscowość, którą upodobali sobie poeci i artyści. I wcale im się nie dziwię, ponieważ jest bajecznie położona na zboczu pasma górskiego, które schodzi wprost do morza, a uwieńczeniem jest jego plaża w małej zatoczce, w której znajdują się 2 małe restauracje rybne i to miejsce możecie wybrać na lunch. Po krótkim spacerze po Dei udajemy się w kierunku wschodnim do Fornolte. To miasteczko uznawane jest przez wielu i w wielu przewodnikach oraz plebiscytach za najpiękniejsze miasteczko nie tylko Majorki, ale i całej Hiszpanii. I nie trzeba wiele czasu spacerując po Fornolte, by potwierdzić te założenia. Po prostu jest pięknie. Wąskie kamienne uliczki, które zdobią idealnie zadbana zieleń, którą widać wszędzie. Na każdym balkonie, tarasie, dosłownie wszędzie jest idealnie czysto. Uliczki są na tyle wąskie, że nie znajdziecie tu w miasteczku żadnych aut. Dociera tu tylko jedna droga, która przecina miasto. Warto tu spędzić leniwe popołudnie i naładować swoje akumulatory przed powrotem do miejsca, które wybraliście na nocleg.
Drugi dzień zwiedzania po bardzo intensywnym dniu spędzony na zwiedzaniu Val de Mosse, Port de Soleil, Dei i Fornalte. Czas na dzień, który spędzimy na zwiedzaniu stolicy wyspy, czyli Palma de Mallorca. Dojazd wygląda dosyć prosto. W nawigację wbijamy katedrę Le Se, a w zasadzie parking pod katedrą. Znajduje się on praktycznie pod samą katedrą i w tym miejscu rozpoczynamy zwiedzanie. Katedrę w celach religijnych zwiedzicie za free, choć warto sprawdzić godzinę otwarcia. Jest ona często obłożona przez różnego rodzaju imprezy oraz place konserwacyjne. Dodatkowo możecie zwiedzić muzeum lub dopłacić do wycieczki z przewodnikiem wraz z wejściem na wieżę katedralną, z której roztacza się bajeczny widok na Palmę. Choć przyznam, że widok z drona robi dużo lepsze wrażenie. Wychodząc z katedry kierujemy się do Starego Miasta, mijając najstarszy budynek w mieście, czyli budynek sądu, a przed nim warto wypić cappuccino w najstarszej kawiarni w Palmie. Tuż obok stoi jedno z najstarszych drzew oliwnych, a na pewno najstraszniejszych. Wystarczy mu się dobrze przyjrzeć. Idziemy dalej, mijając domy, które zaprojektował Gaudi. Docieramy w końcu do dziedzińca, który jest punktem kulminacyjnym zwiedzania. Warto się tym też pokręcić, bo jest co do zobaczenia. Klimat Palmy jest niesamowity. Dalej kierujemy się do głównej alei miasta, gdzie mijamy sklepy najlepszych projektantów mody, w tym Gucci czy Louis Vuitton. Alejka prowadzi nas z powrotem pod samą katedrę i wprost do parkingu. Kolejnym punktem, który warto odwiedzić, jest największy port śródziemnomorski z największą mariną, którą zwykle gości setki luksusowych jachtów. Jak Wam się poszczęści, to spotkacie również śródziemnomorskiego giganta o długości 250 metrów, istne miasto na wodzie. Palmę warto również zobaczyć nocą, gdy miasto budzi się do życia w pełnej okazałości. Mamy już drugi dzień zwiedzania za sobą, idziemy dalej, czyli trzeci dzień zwiedzania. Tego dnia wybierzemy się w kierunku wschodnim. Wyjeżdżając z Palmy kierujemy się na Manacor, by po godzinie dotrzeć do Porto Cristo. Po szybkim zwiedzeniu miasteczka ruszamy do pobliskich jaskiń. Polecam najpopularniejszą jaskinię, czyli Caves des Drach. Jeśli szukacie pełnej relacji w tej jaskini, zobaczycie ją w prawym górnym rogu ekranu. W Caves des Drach znajduje się jedno z największych podwodnych jezior na świecie. W trakcie zwiedzania będziecie uczestniczyć w jednym swoim rodzaju koncercie na wodzie w wykutej jaskinnej sali amfiteatralnej. Akustyka wbija w fotel. Jaskinia to również idealne miejsce na schłodzenie, ponieważ temperatura przez cały rok waha się tu między 17 a 19 stopni. Ale spoko, kurtki nie będą Wam potrzebne. Pamiętaj tylko, jeśli wybierasz się na zwiedzanie smoczych jaskiń w okresie wakacyjnym, kup bilet z wyprzedzeniem na stronie internetowej, ponieważ często zdarza się, że limit zwiedzających jest przekroczony i po prostu cię nie wpuszczą do środka. Z Caves des Drach kierujemy się na południe, by po przejechaniu 6 km dotrzeć do miejscowości Mendia, która to kryje według mnie trzy najbardziej urokliwe zatoczki Majorki: Cala Mendia, Cala Anguilla i Cala Romantica. Plaże położone są głęboko pomiędzy skałami. Woda jest krystalicznie czysta, szczególnie w Cala Anguilla. Na miejscu znajduje się parking, więc nie będzie kłopotu z pozostawieniem auta. Po godzinnym leniuchowaniu ruszamy w kierunku północnym. Około godzina drogi dzieli nas do najbardziej odleganego regionu Majorku, czyli Zatoki Alcudyjskiej. Ta część wyspy skrywa dwie miejscowości, które są najbardziej turystycznymi rejonami Majorki. Totalnie odmienne do Mendi. Cala Millor to niewielkie miasteczko, które w sezonie wakacyjnym budzi się do życia, gwarantując wiele atrakcji. Największym atutem Cala Millor jest piękna i szeroka plaża. Kilkanaście kilometrów na północ znajduje się Alcudia, która zdecydowanie jest plażową stolicą wyspy. Największym atutem Alcudii jest kilkukilometrowa szeroka plaża i promenada. Po miłym wygrzewaniu się na słoneczku ruszamy dalej, czyli gdzie? Na Formentor, czyli najbardziej wysunięty na wschód przylądek Majorki. Na miejscu musicie sprawdzić warunki dojazdu, ponieważ nie zawsze da się wjechać na parking. Często trzeba zostawić auto na dole i pod latarnię dojechać autobusem. Zdecydowanie jednak warto, bo widok jest przepiękny. A co dalej? Wracając z Formentor, możecie wrócić do swojego miejsca zamieszkania albo zahaczyć o jedno z najbardziej malowniczych dróg Europy, która prowadzi wprost do miejscowości Sacca Lobra. Sama miejscówka jest bardzo urocza, ale to sama droga jest celem naszej podróży, a w zasadzie widoki, którymi będziecie się raczyć w trakcie jechania samochodem. Skoro trzeci dzień mamy już za sobą, pozostaje czwarty dzień zwiedzania, czyli totalne must have Majorki i bardzo kontrowersyjne. A co w nim jest?
Oczywiście. Wizyta w Magalup lub Palmanowa. Miasteczka są połączone ze sobą i gwarantują Wam dwie piękne plaże oraz aquapark. Zdecydowanym celem podróży jest jednak wieczorna impreza w Magalup. To istne szaleństwo. Tłumy roznegliżowanych przybyszy, głównie z Wielkiej Brytanii i Niemiec, przetaczają się przez ulice, wypijając przy tym hektolitry alkoholu. Jeśli lubisz imprezować, będziesz w niebie. Magaluf to jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie możesz się zapomnieć i dać się ponieść, tak zwane Magaluf Madness. Aha, dewizą tego miejsca jest identyczna jak w Las Vegas. To, co zadziało się w Magaluf, zostaje w Magaluf. Jeśli poszukujesz więcej informacji o samym Magaluf, w prawym górnym rogu znajdziesz link do mojego filmu z tego miejsca. Jeśli zaś przybywasz z dziećmi, możesz ominąć Magaluf Strip i skierować się do parku Katmandu, gdzie każdy bez względu na wiek znajdzie coś dla siebie atrakcyjnego. Dajcie znać, czy plan podróży Wam się podobał. Zwiedziłem wyżej wymienione atrakcje Majorki kilkukrotnie i stworzyłem go w oparciu o własne doświadczenia. Jeśli film Ci się spodobał, zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, zostaw komentarz oraz łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Adio, amigo!